Tak jest, ukończyłem ewolucję Soboslaja, mam nadzieję, że kolejne zadania też będą tak proste. Zyskuję teraz plus 3 tempa, plus 3 strzelania oraz aż 5 dribblingu, przez co mam nadzieję, że będzie po prostu wybitnie chodził u mnie na skrzydle, ponieważ właśnie tam będzie grał u mnie. Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Kiedyś tego Szymańskiego będzie trzeba zrobić, zostało na to 10 dni, ale no ja nie wiem, gdzie mam to zrobić. Kurde, z ławki go muszę wpuszczać teraz po prostu. Z zadań sezonowych odebrałem też Axela Witsela, ponieważ od początku miałem w głowie tylko go i tak teraz wygląda moja drużyna. Choć czy ja wiem, czy ja tym nie wyjdę na Food Champions? Zobaczymy, bo właściwie są wszystkie karty, których potrzebuję. Kunde wrócił i też jeśli chodzi o SBC. Tak zwana Basia jest dostępna w wersji droga do fazy pucharowej Women Champions League. Zyskała plus 1 tempa od zera, kosztuje około 130 tysięcy i szczerze ja uwielbiam tę kartę, więc prawdopodobnie ją zrobię, ale też chcę robić tego Salaha. Pozostało mi 7 klubów, jednak dzisiaj robimy inne wyzwanie. 3 razy 84, to jest niesamowite. Mamy dopiero listopad. Niestety wymagana jest jedna karta 86. Mam nadzieję, że zobaczymy walkout, bo jednak wrzucanie karty 86, no trochę boli. Z zadań otrzymałem jeszcze 2 razy 83 plus, to chyba za 40 zwycięstw, te zadania centurionów i będzie to Marquinhos czy Thiago Silva? Dobra, jeden walkout. Nawet niech będzie znów N'Golo Kanté, niech on po prostu do mnie wróci. To są Stany Zjednoczone i to chyba po prostu będzie 84, prawda? Portland Horns, a tą piłkarką jest Sauerbrunn. No 8-5. Tę paczkę uratowałyby tylko 3 karty 85, ale no niestety jest Depay. Przedać go nie mogę, a Gintera mogę po prostu przepalić. Miałem wymiennego. Później do paczek wrócimy, musimy jednak sprawdzić tego Soboslaja, bo jednak z myśliwym jest mega szybki. Ma niesamowite strzały, zwinność też w porządku, fajny dribbling. No i te playstyle do strzałów, do panowania nad piłką, on ma jeszcze fałsze. Sprawdźmy go. Lecimy z kwalifikacjami, może to będzie tydzień, w którym robię 10 zwycięstw. Jest Ewa Pajor, o proszę. Zastanawiam się, czy tak dla eksperymentu nie zamienić Salaha i Soboslaja stronami, ponieważ mam wrażenie, że jednak z prawej mógłby zrobić trochę więcej. Wiem, że wtedy no nie mogę robić finezek z Salahem, ale to akurat nie byłby problem. Jeden nie ma. Cyganko faulowany przez Kundeo, bo to nie była czerwona kartka. No nic, no wielki sprawdzian dla mojej drużyny. Axel Witsel będzie się teraz wracał na środek obrony plus... Znaczy i tak wierzę w Van Dijk'a, no rywal nie ma wybitnej drużyny, gra cygankowem od pierwszej minuty. Ale żeby stracić piłkarza w szóstej to no krymi... Aha, myślałem, że to wleci. Zobaczmy, czy Witsel powalczy, no... Gol! 1-0! Asysta Soboslaja, główka Witsela w jego debiucie. Myślałem, że ona na to wyjął, dlatego miałem lekko opóźnioną reakcję. Pierwszy mecz po pełnej ewolucji i widzimy jeszcze lepsze. Te dośrodkowania z rzutów rożnych, Witsel też, no super ma... Nie, przypadkowo mu to oddałem, brawo Alisson! Okej, no Witsel ma ten sam styl, co ma Van Dijk, ja to akurat uwielbiam. Witsel, może nawet asysta, jakaś uwaga, Diani, on chciał kryć Kyliana i szczerze, no nie zrobił źle, ale będzie jeszcze sobnie. Mbappé, dwójeczka? Oczywiście. W ogóle nie zmieniałem taktyki, jak coś ciągle gram bez jednego Esio, ale rywal jeszcze tak za bardzo się nie dostał pod moje pole karne. Leci Cygankow i no dobra, żeby nie popełnić błędu, ale... Przydałby się jeszcze jeden obrońca, Ewa Pajor i nie ma. Teraz próbujemy na Van Dijk'a, a jednak Llorente! Gol! 3-0! Teraz mam tyle tych opcji w polu karnym, że naprawdę dośrodkowania Soboslaja będą lekkim oszustwem. Uwaga, Martinelli! Tym razem rywal trafia, dokonał kilku zmian, 1-3 w 78. Czy się przebudzi? No nie wiem, bo 70 minut zajęło mu trafienie przeciwko jednemu środkowemu obrońcy. Ja nadal tam nic nie zmieniałem, a może jednak zaraz coś wykombinuje. Będzie jednak Kylian Mbappé, on przyjmuje Kylian... Toko nie obronił. To teraz Soboslaj. Tak jest! Ale rakieta 4-1. Jeszcze Witsel z rajdem. On ma już jedną bramkę na koncie. Jednak podajemy do pięknego Węgra. On dośrodkowuje. No Diani z główki. Aha, serio? Jest rage quit. Długo na to czekałem. Lepszego meczu sobie nie wyobrażałem w wykonaniu tego cudownego Węgra. 3 asysty, 1 bramka. Super się gra, jak mam taką kartę, na którą tak długo czekałem. Przy okazji mamy też nowe ulepszenie. 3 razy 77+. Jeszcze go nie robiłem, więc w ramach eksperymentu spróbujmy. Zaczynamy od tej gorszej. Czuję, że coś może tutaj fajnego być. Bramkarz z Hiszpanii, no Dawida De Gea nie ma. Nie wiem, kto jest bramkarką Atletico. Jest to Lola Gallardo. Proszę o kartę 87, naprawdę, bo straciłem tego Kantę, straciłem teraz Nkunku. Hiszpania, środkowy obrońca, to będzie Laporte, jeny. O nie, no to jest kompletna tragedia, ale niech będą dwie karty 85 w środku.
No nie, naprawdę, co to jest za drop? Ja wiem, że swoje trafiłem, prawda? Ale no nadal chodzi o to, że kurde, 3 razy 84 naprawdę to jest to, co wpada? Kto znajduje się w ekipie mojego kolejnego... O Boże, co? No powiem tak, nie przypuszczałem, że tak szybko trafię na tego turę. Zaczynamy jednak od dobrych ruchów Soboslaja. Jest Kilian, który traci kontrolę nad piłką. Ja tak chciałem pogadać, że mam jakieś 500 000 na dobre wzmocnienie, ale na razie jednak tak jestem zadowolony z tej drużyny, że no nawet nie wiem kogo kupić. No na pewno będę robił tego Salaha w wersji Player of the Month, tylko wiecie, ja też no nie chcę wydawać monet na karty. Może maksymalnie 100, 120, może maksymalnie 100, 150 tysięcy chciałbym dołożyć, a to była odważna próba. W ogóle tak sobie patrzyłem, to cena tego nowego Forlana z SBZ to jest tak kompletne nieporozumienie. Jego podstawowa karta bohatera kosztuje, momencik, bo to będzie dobra sytuacja. Soboslaj, cyk, 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 no nim można dryblować. Podamy jednak do Kiliana, on zamarkuje no nie! W skrócie, ta karta nowa jest droższa o 500 000, gdzie tam wszystkie boosty to praktycznie plus jeden, a teraz Witzel, no za mocno? Niektóre SBC są wycenione świetnie, na przykład myślałem, że ta Basia będzie znacznie droższa, patrząc na to, że Marta kosztowała chyba z 250 tysięcy. Ten Forlan byłby spoko za, no bądźmy ze sobą szczerzy, 250. Salah ładnie podał, podajemy do Diani, która trafia na 1-0, ostatnia sekunda pierwszej połowy. Fajnie te podania wchodzą tak z lewej nogi od Salaha z tej strony. Salah, Witzel, Mbappé, 2-0, co za zgranie tej drużyny. Tym Witzelem, patrząc na to, że był za poziom, jestem zachwycony, a to jest Soboslaj i nic. Z tych opcji to jeszcze Karsdorp wygląda bardzo dobrze, ale no tak za bardzo nie widziałem dla niego miejsca, nie mam kart seria praktycznie. Plus mam wrażenie, że na razie jej troszeczkę tę ligę w grze olewa. Uwaga, uwaga, brawo Alisson. Uważam, że przez ten styl gry, jak i połączenia Witzela jest to najlepszy wybór i no nie żałuję, że postawiłem na niego. Daje mi dużo frajdy w środku pola. Teraz może Kylianem coś postaramy się zrobić ciekawszego. Mbappé. Nie. Na ostatnie minuty przesunąłem Witzela na środek obrony. Jak widzimy, no faul, ale nie ma czerwonej kartki. To jest zawsze plus w tej grze. 14 minut do końca. Wpuściłem Szymańskiego, żeby sobie nabijać te stopnie ewolucji. Pirlo ma dobre rzuty wolne. Zaskoczę was tym stwierdzeniem, ale tak. On ma playstyle, który praktycznie gwarantuje gole, tak jednak. Wow, jak on to zrobił? Ale to padło! Byłem przekonany, że to Van Dijk wyjmie, a tu proszę, niespodzianka i mogą być kłopoty. Nie będzie kłopotów, zamykamy to. Tak, 3-1! Tak po prostu Soboslaj, on jest naprawdę szybki. Czy będzie miał kolejną asystę? Diani! No nie! Ojenny Kylian, to było trochę... Straszne, jeszcze Mbappé, jeszcze jeden, wow, to jest porąbane, co czasami można nim zrobić. Ja będę z wami szczery, mam ochotę grać dalej, świetnie się bawię, Soboslaj błyszczy po prostu na pozycji prawego pomocnika, szkoda, że naprawdę no nie gra mi się dobrze formacjami, w których to SPO istnieje, bo tam to już w ogóle byłby kosmiczny, tak myślę. Ale widzicie jednak, że na tym skrzydle on robi wszystko, no i jako, że zacząłem Salaha, to przypalimy sobie kolejną drużynę, może jakąś droższą, prawda? Niech będzie to skład 88, miejmy to z głowy. No i słuchajcie, oszczędzam bardzo dużo, bo to SBC od zera kosztuje 234 tysiące. Tym samym muszę przepalić piłkarza o wartości 600 tysięcy, by ukończyć to wyzwanie, a myślę, że jutro nawet dwa kolejne składy możemy zrobić i nie będę zaskoczony, jak w przyszłym tygodniu Salah do nas już trafi. Choć marzeniem byłaby ta liga weekendowa, ale to też zależy od paczek z nagród, jakie dostanę. My trafiamy Jorginho, no to mi nie zwróci Salaha. Dobrze mieć jednak najgorsze SBC z głowy i to bardzo małym kosztem. Nie obraziłbym się, gdyby to było jakieś szybkie, łatwe zwycięstwo. Gianfranco, Alvarez, Rafael Leao i Salah. Salah jeszcze trzyma cenę, ale Rafael Leao jest już foderem. Niesamowite. Mbappé, pierwsze wejście w pole karne, zaczynamy od gola. Gdy gra chodzi dobrze, gdy wszystko idzie zgodnie z planem, to naprawdę no, przyjemnością jest zdobywanie goli tutaj. Po prostu szybkie przejście na fałszyka, precyzyjne wykończenie i mamy 1-0. Salah, niespodzianka z fałsza, 2-0, to weszło! Teraz Soboslaj na zielonym, 3-0. To wchodzi lepiej od finesek, ale też jeszcze ich nie próbowałem w tym spotkaniu. Nie, no zobaczcie, jaki on jest szybki, on jeszcze jest silny, to jest bardzo ważne. I on jest w polu karnym, Dominik Soboslaj. Spieprzyłem to, przepraszam. Dobra, tam się wcześniej źle przesunąłem tym Kunde, Leao na lewej nodze. Chyba mu nie za... No, miałem rację. Znaczy, zaufał mu, ale nie było warto. Basia, wyczuwam Kyliana Mbappé i pięknego gola. 4-0. To jest jeden z tych meczów, gdzie po prostu wszystko się udaje, że nawet takie najgorsze strzały wpadają. Gdybym miał takich 20 w lidze weekendowej, ojeny, wbiłbym 15 zwycięstw. Gianfranco Zola i to jest gol! 1-4, rywal się nie poddał i było warto, bo... Kto wie, może właśnie rozpoczyna comeback.
Salah! 5-1! Van Dijk! Nie ma, ale chyba karny. Dostałem jednak tylko żółtą kartkę, mam trochę szczęścia. Salah czy Alisson? O la la, ładna taka podcinka w okienko. No i 5-2, jeszcze tu wszystko może się wydarzyć. No i to było dobre podanie Mario Götze, profeska, 10 minut do końca, 2 gole różnicy. Ja nie będę ukrywał, gram na ogromnym luzie, mam jednak nadzieję, że to się źle nie skończy. Hemp, kurde, Kylian, ja nie, jak on to zrobił? Dobra, mamy kolejne zwycięstwo, był to fajny mecz, dobry trening strzelecki i ciągle mogę walczyć o 10-0. Węgier znów zawodnikiem meczu, 2 gole, 1 asysta, jestem zaskoczony, jak dobrze on działa, tak wiecie, z boku boiska. Dobra, ja serdecznie dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że jutro uda się otworzyć paczkę za poziom 20, na razie Szoboszlai, no dobra, tutaj kilka meczów w squad battles, ale nadal. Jestem zachwycony nimi, cieszę się, że może być teraz częścią naszej drużyny. Do zobaczenia jutro, udanego tygodnia, cześć!